Rozdział drugi. Nowe osady. No, patrzcie. Trish, Ethan, nasz przyjaciel powrócił. Szkoda, że to musi być kolejna zimna, burzowa noc. Chociaż raz chciałbym cieszyć się towarzystwem w ciepłym słońcu. Ale chyba nie tak działa to miejsce. Boże, gdzie moje maniery? Chodź tutaj, zanim coś cię wywęszy. Pozwolę ci się rozgościć, a my przyniesiemy drewno na opał. Powiedz mi, co cię sprowadza w nasze skromne progi? Zgaduję, że ciekawość wzięła górę. Pewnie chcesz dowiedzieć się więcej o tym miejscu. Czy mam rację? Nie. Chytry lis nie miał cierpliwości do pisania. To, co usłyszałeś, było jego jedynym wpisem w dzienniku ojczulka Granta. Ale nie bądź rozczarowany. Mamy więcej do przeczytania dzięki jednemu z jego wnuków. Chytry lis zmarł w 1611 roku, a jego szósty wnuk, mądra sowa, urodził się w 1617 roku. Jamestown było rozrastającym się miasteczkiem. I choć większość stanowili Cherokezi, populacja stawała się coraz bardziej zróżnicowana z każdą nieudaną próbą zasiedlenia przeklętego lasu. Po doświadczeniu tak wielkiego smutku i postrachu nie przejmowali się błahymi kwestiami, takimi jak kolor skóry czy różnice kulturowe. Wspólna strata przyniosła wspólną akceptację. Gdy mądra sowa dorósł, zaczął podróżować, pragnąc zobaczyć świat. Ze swoją jaśniejszą skórą został zaakceptowany w większości białych osad, jeśli tylko ubierał się inaczej i używał nazwiska Samuel Cook. W wieku 20 lat poślubił swoją żonę, Sarę, i założył rodzinę. Jego ojciec zmarł 6 lat później, a najstarszy syn, skaczący wąż, został wodzem. Bracia byli przeciwieństwami, ale w większości dobrze się ze sobą dogadywali. Starszy szczycił się brutalną siłą i szybkością, podczas gdy młodszy był znany z inteligencji i zaradności. Samuel zaczął pisać, gdy jego brat postanowił okiełznać przeklęty las. Próbowali zniechęcić upartego mężczyznę, ale on bardzo chciał się wykazać. Myślę jednak, że spodoba ci się ta historia. Przynajmniej odpowie na kilka pytań kłębiących się w twojej głowie. Drugi listopada, 1643 rok. Dobrze, że kontynuuję ten dziennik. Wiedza w nim zawarta nie może zostać zawierzona wyłącznie przekazowi ustnemu. Gdyby tylko można było powielić te słowa, aby więcej osób mogło je przeczytać. Wszyscy ludzie powinni znać te teksty i słuchać ich ostrzeżeń. Często zastanawiam się, ile przeklętych miejsc istnieje na świecie. Ale obawiam się, że odpowiedź nie przypadnie mi do gustu. Bardzo zależy mi na moim bracie, ale ten człowiek jest głupcem. Od czasu pierwszej osady w 1565 roku podjęto jeszcze dwie próby zasiedlenia tego przeklętego miejsca po drugiej stronie rzeki. Wszystkie spotkały się z gwałtownym końcem. To tak, jakby zło rosło w siłę z każdym odebranym życiem. Nie rozumiem, dlaczego wąż wierzy, że jego przeznaczeniem jest pokonanie tych obrzydliwości.
Myśli, że zbuduje most, by rozszerzyć Jamestown po oczyszczeniu ziemi. To szaleństwo. Mój brat zabrał 5 swoich najlepszych ludzi do tego lasu. Mam okropną obawę, że nie wszyscy wrócą. Jeden z nich jest szanowanym szamanem. Jeśli wróci z tego nieprzemyślanego przedsięwzięcia, mam nadzieję, że pozwoli mi zapisać tutaj część swojej wiedzy. Być może będzie w stanie dostarczyć przydatnych informacji na temat tego, czym są te rzeczy. 103 Hiszpanów zbudowało drugą wioskę w 1612 roku, ale tylko 14 przeżyło, by zobaczyć Jamestown. Mój ojciec bezskutecznie ich ostrzegał, dopóki nie zaczęli mu się odgrażać. Przez 3 miesiące nic się nie działo, ale potem dwójka dzieci zniknęła, a grupy poszukiwawczej nigdy więcej nie widziano. Kilka osób przyszło do nas później. Większość wierzyła, że potwora można zabić. Lecz ci, którzy przeżyli, w końcu uciekli z odpowiednio skorygowanymi nastawieniami. W 1635 roku przybyła brytyjska kolonia, licząca 91 dusz. Towarzyszyłem mojemu ojcu w jego wizycie, niosąc dary, szukając przyjaźni, aby zdobyć ich zaufanie. Mieliśmy nadzieję, że potraktują nas poważnie, gdy błagaliśmy ich o budowę w innym miejscu. Zaoferowaliśmy pomoc naszych ludzi, aby zmniejszyć trud relokacji, ale nie chcieli tego słuchać. Nazwali nas przesądnymi dzikusami i oschle pożegnali się z nami. Trwało to prawie rok, zanim ostatnia 19 powróciła do Jamestown. Mężczyźni podzielili się swoimi koszmarami w najdrobniejszych szczegółach. Przez kilka następnych dni będę tu zostawiać zapiski. Być może wraz z relacjami mojego pradziadka słowa te nie będą traktowane tak lekko. Mam tylko nadzieję, że opowieść mojego brata nie skończy się tak samo. Niektórzy uważają, że jestem głupi, marnując czas na te wysiłki, ale udowodnię, że się mylą. 3 listopada 1643 rok. Grupa mojego brata powróciła w nienaruszonym stanie. Jestem wdzięczny za ich bezpieczeństwo, ale obawiam się, że szczęśliwe przedsięwzięcie napełniło ich nieuzasadnioną pewnością siebie. Dziś rano wyruszył z 10 ludźmi. Zamierzają zostać, dopóki demon nie zostanie pokonany. Zmartwienia nie dadzą mi spokoju. Najpierw muszę opowiedzieć o mojej rozmowie z szamanem Kawanim. Wykradłem go po ich powrocie i uważam, że jego wiedza jest kluczowa. Zacząłem od pokazania mu fragmentu słów starego Herberta sprzed lat. Był w stanie dostarczyć więcej szczegółów niż się spodziewałem. Stwierdzenia dotyczące duchów zmarłych są wystarczająco dokładne, choć istnieją wyjątki. Podczas gdy pojedynczo nie mogą wyrządzić fizycznej krzywdy, stają się silniejsze w pewnych okolicznościach, takich jak gromadzenie się w grupach lub karmienie się energią demona. Kawani jest pewien, że istota z przeklętego lasu jest demonem. Duchowa aktywność wokół tego obszaru sugeruje, że jest bardzo stary i potężny. Mówi, że może go zniszczyć, jeśli będzie w stanie zobaczyć twarz i poznać jego imię.
Jego pewność siebie była niezachwiana. Zapytałem, czy jeśli demon zostanie zabity, duchy również znikną. Odpowiedź była mniej zachęcająca. Być może niektóre w końcu będą mogły odejść, lecz każda zjawa będzie wyjątkowym przypadkiem. Poza tym pozostaje jeszcze kwestia tego czegoś w jeziorze. Demon jest najbardziej nikczemną i śmiercionośną istotą, dlatego musi zostać zniszczony w pierwszej kolejności. Jeśli pozostanie, jego moc przyciągnie więcej złowrogich stworzeń. Cavani został wezwany, zanim zdążyliśmy dokończyć rozmowę. Mam nadzieję, że przeżyje wystarczająco długo, by dowiedzieć się czegoś więcej. Mam nadzieję, że pewnego dnia opiszę szczegóły dotyczące drugiej osady. Na razie zacznę od miejsca, w którym wspomnienia są najświeższe. Trzecia kolonia nazwała ten obszar Kacze Jeziora, choć obecnie jest on znany jako Jeziora Lamentu. Być może nasze ostrzeżenia wzbudziły pewną ostrożność, ponieważ przeżyli 6 miesięcy bez incydentów. Ocalały, z którym rozmawiam najczęściej, Peter Evans, mówi, że rzadko mieli potrzebę wchodzenia do przeklętego lasu. Zamiast tego ich kłopoty zaczęły się na jeziorze. W pochmurny letni dzień 3 6-osobowe łodzie wypłynęły na środek jeziora, by jak zwykle zacząć łowić ryby. Czekali spokojnie z haczykami w wodzie, aż wtem rozległ się głośny trzask. Coś zderzyło się ze środkową łodzią, a woda rozbryzgnęła się po bokach. Pasażerowie chwycili się siedzeń, kołysząc się od uderzenia. Jeden z mężczyzn krzyknął, podrywając się na nogi, gdy coś oślizgłego dotknęło jego dłoni. To tylko ryba. Siadaj, zanim wrzucisz nas wszystkich do wody, krzyknął Peter. W tym samym momencie łódź została ponownie uderzona, a mężczyzna wypadł za burtę. Wypłynął na powierzchnię, krzycząc coś o swojej nodze. Słowa zostały urwane, gdy nagle został wciągnięty pod wodę. Brat mężczyzny, który znajdował się w pierwszej łodzi, zanurkował do wody. Pozostali obserwowali z zapartym tchem, jak mijają sekundy. W końcu drugi mężczyzna wynurzył się na powierzchnię, sapiąc i błagając o pomoc. Inni dotarli do niego, gdy desperacko płynął, szukając ratunku. Wyciągnęli go na powierzchnię, a szaro-błękitna macka uderzyła w burtę łodzi, ledwo chybiając celu. Do brzegu! Krzyknęło kilka osób. Sprzęt wędkarski spadał gdzie popadnie, podczas gdy starali się zająć pozycję do wiosłowania. Pierwsza łódź została mocno uderzona, zanim wiosła dotknęły wody. Powstałe fale rozprzestrzeniły się po jeziorze, gdy 3 kolejne chore, blade macki wynurzyły się z wody i owinęły wokół łodzi. Potwór rozerwał je z łatwością, niczym dziecięcą zabawkę. 2 mężczyzn zostało wciągniętych pod wodę, a reszta została uratowana. Pozostała 15 bezpiecznie dotarła na brzeg. Ocaleni z pierwszej łodzi twierdzili, że widzieli coś więcej niż macki. Mówią, że potwór miał dużą, okrągłą głowę, 2 paciorkowatych oczu, zęby jak piła i długie, grube ciało. To tak, jakby wąż z mackami ośmiornicy miał głowę pająka. Trzeba przyznać, że mężczyźni nie próbowali na niego polować, a jedynie przestali korzystać z jeziora. Przez 2 tygodnie nic więcej się nie wydarzyło. Gdy życie wróciło do normalności, w nocy
nastąpiła katastrofa. Cholera. Sara mnie woła. Muszę na dzisiaj zakończyć. Oczywiście. Dobre miejsce na przerwę. Rozpalimy ogień i... Jestem pewien, że pamiętasz, gdzie jest łazienka. Nie zapomnij, by nie rozsuwać zasłon. Sądząc po tym, jak głośno się teraz zachowują, rozumiem, że je zignorowałeś. Świetna robota. Masz do tego smykałkę. Mówię ci, zawsze doskonale oceniałem ludzi. A ty, mój przyjacielu, jesteś cholernie dobrym człowiekiem. O, właśnie sobie przypomniałem. Trish, gdzie są zapasy, które wędrowcy zostawili w zeszłym tygodniu? Doskonale. Ethan, może będziesz uprzejmy i nalejesz naszemu gościowi drinka? Dobry chłopak. Mam nadzieję, że lubisz wino. Sami nie możemy się częstować, ale... Wygląda na dobry rocznik. Najwyraźniej właściciel zamierzał się oświadczyć, sądząc po fantazyjnym pierścionku ukrytym w skarpetkach. Kochanie, pokaż naszemu przyjacielowi ten piękny kamyczek na palcu. Tak, nie masz pojęcia, jak trudno jest tu dostać ładne rzeczy. Jak tam drink? Wspaniale. Możesz zatrzymać butelkę. Ktoś powinien móc się nią cieszyć. W każdym razie, jeśli jesteś gotowy, to kontynuujmy naszą opowieść. Wkrótce zrobi się ciekawie. O wiele ciekawiej niż te wszystkie pytania o wędrowców. Piąty listopada. 1643 rok. Nie miałem okazji pisać wczoraj, ponieważ sam udałem się nad jezioro Lamentu i wróciłem dopiero dziś po południu. Nie mogłem wytrzymać kolejnej chwili zastanawiania się. Dotarłem na miejsce, zanim słońce osiągnęło najwyższy punkt. Zastając Toma i małego sokoła w ich tymczasowym obozie, odetchnąłem z ulgą, widząc, że rozbili go już za granicą lasu. Lecz nie mogłem spać spokojnie, tak blisko legowiska demona. Nie chcąc iść dalej, czekałem na powrót węża. Na ich twarzy wymalowane było rozczarowanie, gdy przyszli w południe na posiłek. Zauważyłem, że było ich tylko 7, ale nie musiałem czekać na wyjaśnienia. Poprzedniej nocy zgubili echo, co tłumaczyło milczenie Toma i małego sokoła. O zmierzchu odkryli ścieżkę uważaną za tę samą, której szukał nasz pradziadek. Kawani wierzy, że sam demon czeka na jej końcu, w sercu lasu. Weszli na ścieżkę pojedynczo. Echo zamykał pochód. Po 40 yardach gęsta mgła przesączyła się przez las i owinęła się wokół mężczyzn, jeszcze bardziej ograniczając ich widoczność. Szaman stał na czele z wężem i wezwał do zatrzymania marszu. Choć nie poznałem jeszcze dokładnych jego metod i technik, Kawani odprawił jakiś rytuał polegający na spaleniu pewnych ziół jako ofiary dla życzliwych duchów. Mgła się rozwiała, zostawiając tylko plamy krwi w miejscu, gdzie kiedyś stał echo. Umarł bezgłośnie. Wiedząc, że ścieżka nie będzie widoczna w świetle dnia, zostawili kolorowe oznaczenia przed wycofaniem się do obozu. Zarówno Tom, jak i mały sokół odmówili ponownego wejścia do lasu. Wrócili ze mną dziś wcześniej do Jamestown. Nie sądzę, by minęło wiele czasu, zanim pozostali zdadzą sobie sprawę, że powinni byli uczynić to samo. 8, którzy pozostali,
planuje przemierzać szlak związani ze sobą. Myślę, że będzie to tylko większe utrudnienie, ale oni nie usłuchają głosu rozsądku. Udało mi się porozmawiać z Kawanim tylko przez chwilę, ale poinformował mnie, że miał niepokojące sny od czasu wejścia do przeklętego lasu. Uważa, że demon szuka naczynia, by móc podróżować poza swoim terytorium. Jestem pewien, że ta ziemia jest bardziej więzieniem niż domem. Nie wiem, czy ta informacja jest dla mnie pocieszająca czy przerażająca, ponieważ nie widzę możliwości, aby ludzkość mogła przetrwać, kiedy coś takiego włóczy się bez przeszkód po okolicy. Szaman nadal nie jest w stanie zidentyfikować stworzenia w jeziorze. Niezdolność do określenia go wydaje się głęboko go niepokoić. Wierzy, że gdy zobaczy jego twarz, będzie mógł wezwać swoich przodków, by poznać jego imię. Lecz demon pozostaje priorytetem. Zanim udam się na spoczynek, napiszę o trzeciej osadzie. Wygląda na to, że miałem opowiedzieć o nocy, w której zginęła żona Petera Evansa, Judith. Życie toczy się tak, że zapominamy o traumatycznych wydarzeniach z przeszłości. Incydent nad jeziorem został pogrzebany w ich pamięci. Prawie zapomniany, gdy te wszystkie lata temu Peter leżał w łóżku ze swoją żoną. Peter i Judith już prawie zasypiali, gdy na korytarzu rozległo się głośne skrzypienie. Myśląc, że to jedno z dzieci, Peter podszedł cicho do drzwi, otwierając je gwałtownie, by złapać skradającego się na gorącym uczynku. Ale nikogo tam nie było. Korytarz był pusty, a żadne odgłosy nie zdradzały ucieczki dziecka. Zdziwiony, wrócił do łóżka. W chwili, gdy jego stopy opuściły podłogę, rozległo się głośne pukanie do drzwi. Judith wydała z siebie krótkie westchnienie zaskoczenia. Peter otworzył je ze złością, ale po raz kolejny korytarz był pusty. Wściekły, założył szlafrok i pomaszerował na dół. Wszystkie dzieci spały. Drzwi i okna były zamknięte, a w domu panowała cisza. Bardziej zdezorientowany niż kiedykolwiek, wrócił do sypialni. Zobaczył Judith przycupniętą w rogu, wskazującą na szafę, w środku której coś mamrotało. Peter podszedł do niej ostrożnie i miał wrażenie, jakby w jego żołądku poruszały się jadowite motyle. Gdy sięgnął po gałkę, drzwi zaskrzypiały w zawiasach, a jego serce próbowało wyskoczyć z klatki piersiowej. Zawahał się tylko przez chwilę. Wybiegł z pokoju, ale wrócił w ciągu kilku sekund. Powoli przekręcił gałkę, stojąc z boku z tłuczkiem uniesionym nad głową. Drzwi otworzyły się z głośnym skrzypnięciem zawiasów, przerażając Petera na tyle, że zamachnął się bronią. Pęd ciała rzucił go przez wiszące ubrania na najbliższą półkę. Po kilku chwilach miotania się w panice zdał sobie sprawę, że szafa jest pusta. Judith podniosła się na nogi. Opierała się o ścianę, podczas gdy jej dygocące nogi niosły ją w kierunku szafy. Zatrzymała się przy oknie, chwytając się dla równowagi parapetu. Co się dzieje, Peter? Czy to te duchy, przed którymi ostrzegali nas ci prymitywni ludzie? Jej głos drżał z przerażenia. Odwróciła się. Wyjrzała przez okno i krzyknęła na tyle głośno, by obudzić sąsiadów. Przerażona, wybiegła z pokoju. Zanim zniknęła, Peter na mgnienie oka
spostrzegł w oknie zwłoki. Mówi, że było to przemoczone dziecko, jakby wpadło do jeziora. Jego długie, czarne włosy opadały na twarz, a na szyi widoczne były ciemne sińce po dużych dłoniach. Stał nieruchomo tylko przez chwilę. Powrócił do rzeczywistości, gdy krzyki Judith zostały przerwane przez obrzydliwą serię tępych uderzeń, przełykając twardą kulę tworzącą się w jego gardle. Peter zmusił swoje nogi, by zaniosły go na dół. Judith leżała na podłodze ze złamanym karkiem. Chcąc uciec, potknęła się na schodach. Dzieci zostały obudzone przez jej krzyki i odkryły scenę na chwilę przed ojcem. Obawiam się, że to wszystko, czego mogę dokonać tej nocy. Pisanie o ponurych, chorych rzeczach wywołuje u mnie nieprzyjemne sny. Ponadto, w każdej chwili muszę zastanawiać się nad losem mojego brata. 6 listopada 1643 rok. Dziś po południu powróciły kolejne dwie osoby z ekspedycji węża. Miło mi donieść, że mój brat wciąż żył w momencie ich odejścia. Niestety, trzech kolejnych nie żyje. Teraz tylko wąż i Kawani pozostali, by zabić demona starszego od spisanej historii. Traper Niedźwiedź przekazał wszystko, co mógł, ale było tego niewiele. Aby dowiedzieć się więcej, muszę ponownie udać się tam sam. Nie znalazłem jeszcze w sobie odwagi, aby poinformować Sarę. 7 mężczyzn powróciło do obszaru z tajemniczą ścieżką. Żadne z ich oznaczeń nie pozostało. Nie mogli rozróżnić, gdzie kiedyś istniał szlak. Kawani, będąc zmuszonym czekać na zmierzch, kiedy ścieżka znów się pojawi, przygotowywał się z kadzidłem i zaklęciami. Kiedy później wyruszyli na ukryty szlak, użyli liny, aby upewnić się, że nikt nie zostanie rozdzielony. Tak jak przewidywałem, kosztowało to życie większej liczby ludzi. Gdyby nie byli związani razem, dwóch mężczyzn nie zostałoby przetarganych przez wierzchołki drzew, przez wygłodniałego demona. Mieli szczęście, że czwarty zdołał przeciąć linę, zanim zginęłoby ich więcej. Wąż i Kawani chcieli iść dalej, ale pozostała dwójka odmówiła. W końcu wszyscy wrócili do obozu, choć wąż był przeciwnego zdania. Upierał się, że on i szaman wciąż są w stanie zabić demona. Facet nigdy nie był w stanie pogodzić się z porażką. Przez wzgląd na naszą matkę muszę spróbować go uratować. Jeśli chodzi o trzecią osadę, to dokończę ich opowieść tej nocy, gdyż nie wiem, czy dożyję jutra. Niektórzy uważali, że Peter zamordował Judith, ponieważ później nie dochodziło do podobnych zgonów, lecz niczego nie można było dowieść. Mniej więcej 2 tygodnie później wielebny Michael wygłosił niezwykłe niedzielne kazanie na temat apokalipsy świętego Jana. Spokój w głosie podkreślał grozę jego słów, gdy wyjaśniał, że nadeszły czasy ostateczne. Zgromadzenie słuchało w osłupieniu, aż do momentu, gdy przemówienie wreszcie dobiegło końca. Wtedy wesoło obwieścił popołudniowy piknik za kościołem. Normalnie wszyscy wzięliby w nim udział, ciesząc się z nadarzającej okazji do spotkań towarzyskich. Lecz nie w tym tygodniu. Wielu poczuło się zaniepokojonych słowami wielebnego i po prostu chciało wrócić do domu. Chociaż piknik zaczął się w kiepskiej atmosferze, wkrótce zamienił się w piękne popołudnie. Chmury zakryły słońce i wiała chłodna bryza,
a rodziny jadły i śmiały się. Po posiłku, gdy stoły stały puste, a miski z ponczem zostały opróżnione, dzieci bawiły się, a dorośli plotkowali. Dzieci zachorowały jako pierwsze. Wkrótce potem zachorowali dwaj, jedyni lekarze. Wielebny otruł siebie i swoją kongregację, nie pozostawiając ocalałym możliwości dochodzenia sprawiedliwości za 56 zabitych osób. Gdy pozostało mniej niż 30 osób, zapanował chaos. Kilku mężczyzn przekrzykiwało się, by dojść do głosu. Wielu nie chciało osiedlać się w wiosce bezbożników, jak nas nazywali, ale pozostali przed ucieczką chcieli tylko pochować swoich zmarłych. Dzięki wspólnej pracy nad wspólnym celem nieprzyjemne kopanie zostało zakończone przed zapadnięciem zmroku. Ci, którzy chcieli zostać, zignorowali wszelkie ostrzeżenia, wierząc, że jedyny potwór leży martwy w nieoznaczonym grobie. Ci, którzy chcieli przybyć do Jamestown, zamknęli się w domach, czekając na wschód słońca. Większość relacji z tej ostatniej nocy jest podobna w szczegółach. Jedynie relacja Petera jest wyjątkowa, gdyż stracił on swoje dzieci podczas pikniku. Pijany i z myślami samobójczymi, stracił przytomność wczesną nocą i nie wstał aż do rana. Mówi, że uważał życie za los gorszy niż cokolwiek, co mogliby mu zadać w tym momencie. Harold Jenkins miał 12 lat, gdy wydarzyła się ta noc. Po otruciu matki i siostry mieszkał sam z ojcem. Zabarykadowali drzwi i okno sypialni, ale w miarę upływu godzin zmęczyli się i zaczęli drzemać. Harold przypomina sobie sny o chodzących zwłokach, włamujących się do ich domu i zabijających jego rodziców. Starał się chronić swoją siostrę, chowając ich za łóżkiem. Harold miał tylko strzelbę ojca i niewiele amunicji. Jego siostra błagała go, by ją zastrzelił, zanim potwory ją zabiorą. Mimo, że nie jest już dzieckiem, wciąż niepokoi słuchanie, jak opowiada o jej pilnej prośbie. Teraz, będąc dorosłym, opisuje to tylko jako sen. W tamtym czasie upierał się, że wizja była prawdziwa. Twierdził, że czuł ciepłe łzy kapiące na jego ramię, gdy pociągała za pistolet, aby nie marnował więcej amunicji. W końcu, gdy nieumarli zbliżyli się, a kościste ręce sięgnęły po jego siostrę, wystrzelił w jej klatkę piersiową. Została odrzucona, uderzając o podłogę. Próbował skierować broń na siebie, gdy para rąk owinęła się wokół lufy, odciągając ją. Zanim zdążył zareagować, jego twarz przeszył ostry, intensywny ból. Gdy odzyskał ostrość widzenia, horda nieumarłych zniknęła. Pozostała tylko strzelba i śmiertelnie ranny ojciec Harolda. Umarł, błagając chłopca, by za wszelką cenę nie zasypiał. Inni stracili bliskich w lesie, jak rodzina Kingstonów. Byli jedną z niewielu par, które pozostały przy życiu, a dwójka z czwórki ich dzieci wciąż żyła. Dwoje starszych dzieci uczestniczyło w pikniku z przyjaciółmi, a reszta wróciła do domu z powodu chorego dziecka. Po położeniu dzieci spać, Ethel i Bill pozostali w pokoju. Późno w nocy Ethel została wyrwana z drzemki przez odgłos delikatnych kroków. Widząc ponownie twardo śpiącego Billa,
W drodze do dzieci dała mu kopniaka. Spotkała czterolatka na korytarzu, tuż przed drzwiami. Kiedy zapytała o zachowanie, nie było odpowiedzi. Wziąwszy dziecko na ręce, pani Kingston odniosła je do łóżeczka, upewniając się przed wyjściem, że nadal śpi. Wchodząc do pokoju, zobaczyła puste krzesło Billa. Zakładając, że się obudził, zaczęła wyjaśniać wydarzenia z ich córką. Kiedy pusty pokój znalazł się w zasięgu jej wzroku, zawołała męża. Ponownie nie było odpowiedzi. Kontynuowała poszukiwania, ale ogarnęła ją przerażająca pewność, gdy odkryła uchylone drzwi wejściowe. Zobaczyła jego odciski stóp ciągnące się z dala od domu. Zaczęła się szykować do pójścia za nim, ale zatrzymała się na widok córki na korytarzu. Ethel spędziła resztę nocy, trzymając jedno oko zawsze skierowane na dziecko. Billa Kingstona nigdy więcej nie widziano. Za to jego żona i córki przeżyły noc. Kiedy następnego dnia wzeszło słońce, 19 osób wyszło z domów z opadającymi powiekami po nieprzespanej nocy. Niosąc niewiele więcej niż ubrania na plecach, przeprawili się przez rzekę do Jamestown. Zostali przywitani bez zbędnych pytań. Pozwolono im przemawiać w dogodnym czasie. W końcu wszyscy się otworzyli, ponieważ trzymanie takiego mroku samo w sobie jest trucizną dla duszy. Jak również chcą usłyszeć potwierdzenie, że nie są szaleni, że nie są sami. Na tym kończy się historia trzeciej osady. Muszę się teraz przespać, bo jutro zapowiada się długi, ciężki dzień. Zgadzam się, przyjacielu. Myślę, że stary sami prosi się o kłopoty. To wino z pewnością cię rozluźniło. Gdybym nie wiedział lepiej, pomyślałbym, że dobrze się bawisz. Daj spokój, Trish. Tylko się wygłupiam. Może alkohol jest zaraźliwy? To ma sens, nie? Możemy karmić się... to znaczy czuć, tak. To jest to słowo. Ich emocje, prawda? Dlaczego więc nie może to obejmować przyjemnego rauszu? Chwileczkę, przyjacielu. To wcale nie tak. Nie karmić jako wchłonąć pożywienie, a bardziej jako zdecydowanie w bardzo dosłowny sposób wpływać na nasze emocje. Dostrzegasz różnicę? Nie zaprzątaj tym sobie głowy. Nie możemy nic na to poradzić, podobnie jak nie możesz pomóc w zamianie tlenu na dwutlenek węgla. Nie osądzamy ciebie, nie jesteśmy jak ci, którzy za swoje haniebne czyny obwiniają strach i gniew ofiary. Nie, nie w tej rodzinie. W porządku. Wiem, że nie miałeś niczego złego na myśli. To po prostu dla nas delikatna sprawa. A teraz zapomnijmy o tej technicznej paplaninie i wróćmy do tego kolesia, szamana. Myślę, że mamy wystarczająco dużo czasu na jeszcze jeden wpis z dziennika. listopada 1643 rok. Piszę te słowa, aby odnotować, co wydarzyło się w przeklętym lesie od wieczora 7 listopada do wczesnych godzin porannych 8 listopada. Mam wiele do zrobienia jako nowy wódz i nie będę miał dużo czasu na pobłażanie sobie. To nie ma znaczenia. I tak straciłem cały zapał do słowa pisanego. Jedynym powodem, dla którego w ogóle zawracam sobie głowę podsumowaniem, jest szczegółowe opisanie ostatniej wiedzy przekazanej przez Kawaniego. Podróżowałem sam, bo inni byli przekonani, że wąż już nie żyje.
Wiedziałem, że nie będę w stanie żyć ze sobą, jeśli nie spróbuję sprowadzić go do domu. Wyruszyłem we wczesnych godzinach porannych, ale im bardziej zbliżałem się do celu, tym intensywniej czułem na sobie wzrok. Wmawiałem sobie, że to wyobraźnia. Czułem się tak, jakbym był obserwowany, ponieważ spodziewałem się to poczuć. Jest to w dzienniku powszechna przypadłość. Byłem zaskoczony, gdy zastałem obu mężczyzn w obozie, ostrzących włócznie. Brat powiedział, że się mnie spodziewał, ale powinienem porzucić wszelkie nadzieje na zmianę jego decyzji. Był przekonany, że jego waleczność wojownika w połączeniu z lekarstwami Kawaniego zatriumfują. Teraz, gdy przeszkadzajki zniknęły, znaliśmy tych zmarłych ludzi od dzieciństwa i krew mnie zalewa, gdy słyszę, że są nazywani przeszkadzajkami. Nie żeby to teraz miało jakieś znaczenie. Wąż wymówił się medytacją, zanim zdążyłem dać mu do myślenia. Gdy zostałem sam na sam z Kawanim, poprosiłem szamana, by podzielił się ze mną wszystkim, czego się nauczył. Był chętny to zrobić, ponieważ jego sny pogorszyły się od naszej ostatniej rozmowy. On również starał się przekonać mojego brata do porzucenia misji. Ten jednak nie chciał tego słuchać. Kawani uważał, że opętanie skaczącego węża przez demona jest nieuniknione. W rzeczywistości prawdopodobnie już się zaczęło. Jego sny pokazywały demona ubranego w skórę mojego brata, który powrócił do Jamestown zamiast niego. Nasza mała wioska go nie zadowoli. Nic go nie zadowoli. Szaman widział jego bezdenną otchłań głodu, która pochłonie cały świat. Co najważniejsze, chcę, abyśmy wiedzieli, że w wielkich górach, daleko na zachodzie, są szamani silniejsi od niego. Sny pokazały mu również prawdziwy wygląd demona. Wierzy, że inny szaman może zdradzić nam jego imię. Nie miałem serca powiedzieć mu, że nie będzie innych na tyle głupich, by podjąć się takiego wyzwania. Lecz i tak zapiszę jego opis. Demon jest wysoki na prawie 7 stóp i obdarzony jest wyraźnym garbem. Jego skóra ma chorobliwie żółty odcień z ropiejącymi bliznami, jak po ospie. Głowa jest wydłużona. Oczy bulwiaste i świecące, zajmujące połowę pozbawionej nosa twarzy. Jego usta mają szerokość głowy i sprawiają wrażenie, jakby szczęka miała odpaść, gdyby nie poszarpane ścięgna, rozciągające się między wargami, łączące boki rozdziawionej, czarnej paszczy przypominającej wir. Jego łokcie wyginają się w niewłaściwą stronę, a stopy są długie jak u ogara. Po usłyszeniu tego opisu, na miejscu trzymała mnie tylko miłość do brata. Wciąż drżę na myśl o tym obrazie i nie mogę się doczekać, by zaraz o nim zapomnieć, po zamknięciu dziennika po raz ostatni. Rozmawialiśmy o tym, co muszę zrobić, gdyby wydarzyło się najgorsze. Byłbym ostatnią nadzieją Jamestown, gdyby Kawani zawiódł. Co to za świat, w którym ma się nadzieję, że szaman zabije jego brata, byleby on sam nie musiał tego robić? Wąż wrócił dopiero tuż przed zmierzchem. Wkroczyłem z nimi do przeklętego lasu, zgadzając się iść aż na skraj ścieżki demona i ani kroku dalej. Powietrze było gęste od napięcia i czułem się duszony przez ciszę. Tak często wyobrażałem sobie ciszę opisywaną podczas poszukiwań Esther Jones, a nigdy
nie zbliżyłem się do zrozumienia jej całości. Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale cisza była ogłuszająca. To jedyny sposób na oddanie tego wrażenia. Wzbudza głęboki niepokój, jakby aktywując w nas pierwotny system alarmowy. Uczucie bycia obserwowanym nie było już zwykłym doznaniem, które można było uznać za paranoję. Stało się niezaprzeczalnym faktem, im dłużej szliśmy pod koronami drzew. Czułem, jak ogromne świecące oczy wwiercają się we mnie, wbijając się w moją duszę tak, jak robi się to ze świnią przed ubojem. Uczucie osiągnęło punkt kulminacyjny, kiedy znaleźliśmy się na ścieżce demona. Mój brat nawet nie zatrzymał się, by się pożegnać. Cavani ledwie rzucił okiem za siebie, skupiając się na wężu. Patrzyłem, jak przemierzają ścieżkę, dopóki mgła nie ukryła ich przede mną. Czekałem. Oczy skupiły się na szlaku, wypatrując jakichkolwiek oznak powrotu. Nie miałem pojęcia, ile czasu minęło. Tyle wiem, że tej nocy nie było księżyca. Kiedy słońce zaszło za horyzont, pozostałem w całkowitej ciemności. Wtedy przyszło mi do głowy, że Cavani mógł nie wziąć w rachubę niebezpieczeństw ze strony innych bytów, podczas gdy demon był zajęty nim. Były chwile, w których myślałem, że umrę z przerażenia. Aczkolwiek powoli czas płynął naprzód. Usłyszałem ciche kroki, zanim zobaczyłem delikatny blask pochodni. Po tym, co wydawało się godzinami, twarz skaczącego węża stała się widoczna, gdy się zbliżył. Moje serce zaczęło bić jak szalone i przyspieszyło do maksimum. To miała być chwila prawdy. Nie odzywając się, podążyłem za nim z przeklętego lasu. Dopiero po powrocie do względnie bezpiecznego miejsca, jakim było ognisko, odważyłem się odezwać. Starając się brzmieć naturalnie, zapytałem, czy Mary i ja będziemy mieli przyjemność zorganizować uroczystość na jego cześć. Zgodził się bez wahania. Po raz pierwszy od śmierci ojca, wykazując oznaki dawnego, hałaśliwego charakteru. Poklepał mnie po plecach, prawie przewracając mnie w podekscytowaniu. Zaczęliśmy się pakować. Powiedział, że nie ma sensu czekać do rana, skoro minęły niebezpieczeństwa. Chociaż wyraził głęboki żal z powodu utraty Cavaniego, nie chciał wdawać się w dalsze szczegóły. Powiedział tylko, że zginął jako bohater. Zanim udało nam się ugasić ognisko, zdałem sobie sprawę, że nie mam już na palcu obrączki. Martwiąc się, że jeszcze nie jesteśmy w drodze, szukaliśmy jej na kolanach. Usadowiłem się za wężem i poderżnąłem martwemu bratu gardło ceremonialnym sztyletem szamana. Gęsta, czarna maś wylała się na ziemię. Demon zaszczekał mrocznym, złowieszczym śmiechem, gdy jego krew wsiąkała w ziemię. Kiedy się cofnąłem, odwrócił się do mnie ze szklistymi oczami mojego brata, aż pusta łuska upadła na ziemię. Wpatrywałem się w jego zwłoki aż do świtu, wciąż nie mogąc się ruszyć. W końcu myśli o Sarze i dzieciach pobudziły mnie do działania. Nie mam luksusu pogrążania się w cierpieniu lub żalu. Mam innych, o których muszę się troszczyć. Muszę sprawić, że nikt nigdy nie da demonowi szansy na ucieczkę. Nie, przykro mi. To naprawdę wszystko, co napisał. Nie wystarczyło? Poza tym robi się jasno.
Najwyższy czas wyruszyć na szlak. Zaufaj mi. Jeśli spędzisz tu zbyt dużo czasu, postradasz zmysły. Za bardzo cię lubię, żeby na to pozwolić. Wiesz co? Następnym razem, jak się zjawisz, przeczytam ci mój własny dziennik. Co ty na to? No pewnie, że to zrobiłem. Nie można stać się duchem bez bycia żywym w pewnym momencie. Dobra, masz mnie. Tak, Samuel był moim ojcem. Sięgnąłem po pióro po 30. Cóż, nie mogę ci powiedzieć dlaczego, nie wyjaśniając najpierw całej masy innych rzeczy. Jeśli chcesz usłyszeć tę historię jak należy, będzie to wymagało kilku wizyt. Nie da się upchnąć wielowiekowej historii w kilka wieczorów gawędy. Zgadza się, możesz wrócić w każdej chwili. Nigdzie się nie wybieramy, mogę ci to obiecać. Jesteś pewien, że jesteś na tyle trzeźwy, że dasz sobie radę sam? To naprawdę żaden kłopot. Chłopakowi dobrze zrobi więcej ruchu. W porządku. Nie będę cię o to dręczyć. Nie jestem z rzędu. Po prostu bądź tam bezpieczny. Pamiętaj, czasem naprawdę chcą cię dopaść.